No to jedziemy z tą historią. Historia trzecia, czyli pojawienie się Radhakundy. I ta historia pochodzi z Śrimad Bhagavatam, z tego komentarza, który był cytowany w poprzedniej opowieści. I potem jak Krishna pozbył się swojego grzechu, oczyścił się ze swojego tak zwanego grzechu, on stał się trochę arogancki i bardzo taki wyzywający sposób powiedział: o moje gopi, zobaczcie, wyprodukowałem jezioro, które zawiera wszystkie rzeki, wszystkie święte miejsca w sobie, a wy, mimo że wykonałyście tak wiele pobożnych czynności na ziemi, nie wykonaliście niczego pobożnego, nic, co byłoby zadowalające dla Pana. Tylko ja to zrobiłem. I przyjmując to wyzwanie, Radharani spojrzała na swoje saki i powiedziała: muszę stworzyć nawet jeszcze bardziej piękne jeziorko niż to, które wytworzył Syama. Saki, do roboty! I wtedy Saki zauważyły, że jeden z rogów Areszty znajdował się tuż na zachód od jeziorka, które wytworzył Kryszna. I używając swoich złotych bransolet, gopi z Wradży rozpoczęły kopanie w tym miękkim mule dołku, aby utworzyć jeziorko. I ponieważ w Hindi słowo bransolety, czy ozdoby takie, nazywa się kangana, zatem wielu ludzi mówi dzisiaj na Radhakundę jako kangana kunda, czyli jezioro bransolet, czy jezioro wykopane przy mocy bransolet. I możecie się zdziwić, to zajęło tylko godzinę, aby wszystkie te damy z Wradży stworzyły to boskie jeziorko. I Krishna był zadziwiony i poruszony, widząc to piękne jeziorko, które Radhika i jej przyjaciółki gopi wykopały. I Krishna powiedział: o lotosoka Radho, ty i twoje saki możecie wypełnić tą dziurę, to jeziorko, które wykopałyście, wodą, która pochodzi z mojego. Nie, odpowiedziała Radha. To nie jest możliwe, ponieważ woda w twoim jeziorku w tej chwili jest zanieczyszczona twoim grzechem zabicia byka. Moje saki przyniosą czystą wodę z Manasi Gangi, z Gowardhana, przy pomocy milionów i milionów pojemników, i wypełnią ją moją kundę. I robiąc to, moja kunda będzie znana, będzie słynna we wszystkich trzech światach. I Krishna wtedy poprosił wszystkich reprezentantów, przedstawicieli świętych miejsc, aby przyszły ponownie do niego. Nagle ta majestatyczna osoba pojawiła się, przed Syama, wyrosła z Syama Kundy i w pokorny sposób, składając swoje ręce w kierunku Vrishabhanu Nandini, Radhy, i z tymi złożonymi rękami i łzami, które płynęły z jej oczu, ona zaczęła modlić się do Radharani z wielkim oddaniem. Ten szef, przywódca wszystkich świętych miejsc powiedział: o Devi, możemy cokolwiek powiedzieć o nas, cokolwiek powiemy o nas, nawet Brahma, Shiva albo Lakshmi nie są w stanie zrozumieć twoich chwał. Shri Krishna jest jedyną osobą w całym stworzeniu, która je może zrozumieć. I ponieważ Krishna wie,
zna twoją zniosłą pozycję. On w prosty, pokorny sposób służy ci poprzez zamiatanie tych miejsc, na których stąpasz. I nie tylko to, ale Shri Krishna jest zawsze poruszony twoimi lotosowymi stopami i tym czerwoną dekoracją, która na nich się znajduje. I jest poruszony dźwiękiem dzwoneczków, które są przymocowane do twoich stóp. Ponownie przyłączając się do tego, Krishna uznał siebie za bardzo szczęśliwego, aby przyjąć, że może przyjąć tą pozycję, tą okazję, ma tą możliwość, aby służyć paznokciom twojej stopy. I na polecenie Kryszny pojawiłem się tutaj, aby stworzyć to niezwykłe jeziorko. Jeśli będziesz czuła się usatysfakcjonowana nami, naszą służbą, proszę, spełnij naszą prośbę, abyśmy mogli spełnić twoje pragnienie. I Krishna Radharani odparła: okej, łaskawie, powiedz mi, jakie jest twoje pragnienie. I wtedy ten reprezentant wszystkich świętych miejsc powiedział: nasze życia będą przepełnione sukcesem, odniosą sukces, jeśli będziemy mogli wypełnić twoje jeziorko naszymi wodami. To jest jedyne pragnienie, które posiadamy. I wreszcie Abanu Nandini popatrzyła zwróciła takie długie spojrzenie na Siamę i odpowiedziała z uśmiechem: okej, w porządku, spełnij moje pragnienie, wypełnij swoje pragnienie. Spełnij je. I wypełnij jeziorko wodą, moje jeziorko swoją wodą. I wtedy wszystkie saki zgodziły się z Radą i zgodziły się z jej decyzją i stały się poruszone takim oceanem radości. Wypełnione zachęcone tą łaską, tą miłosierdziem Wrishabhanu Nandini, święte rzeki i jeziora przerwały tą granicę, która istniała, to się nazywa po polsku między dwoma jeziorami, zapomniałem słowa, w każdym razie przerwały tą zaporę ziemną i wpłynęły do tego dołka, który wykopały saki. I wypełniły je ze swoją wodą. Z wielką radością, z wielką przyjemnością Krishna wtedy wykąpał się w tym jeziorku i zaczął pryskać wodą z Radhakundy. Zaczął pryskać wodą z Radhakundy ze swoją kochaną i z Gopi. Szczęśliwy z zakończenia tej całego wydarzenia, pan Hari powiedział: o moja najdroższa Radho, niech twoje jeziorko, niech twoja kunda będzie nawet bardziej słynna, bardziej znana we wszystkich światach niż moja. Każdego dnia ja będę kąpał się tutaj i spełniał różne wodne zabawy z tobą i z Gopi. A tak naprawdę to twoje jeziorko jest tak drogie mi, jak jesteś ty sama mi droga. I Radha odpowiedziała: o Siamo, ja także będę przychodziła tutaj codziennie, aby kąpać się w twoim jeziorku. Jeśli ktoś wykąpie się albo w tym jeziorku, albo będzie tutaj mieszkał, albo będzie posiadał intensywne oddanie w kierunku twojego jeziora, z pewnością będzie bardzo drogi mi i będzie jest drogi mi i stanie się bardzo drogi mi. I po wykąpaniu się Krishna ponownie skierował swój umysł w kierunku Rasa Lila, tańca Rasa.
i z wielkim zaangażowaniem Kryszna tańczył całą noc nad brzegiem Radhakundy w towarzystwie niezwykłych, uroczych kobiet, dam z Vrajabhumi. Kiedy Kryszna oznajmił, że Kunda Rady będzie... Kiedy Kryszna, pytanie pojawia się, dlaczego Kryszna oznajmił, że Rada, Kunda Radhy będzie bardziej słynna niż jego własna? Ponieważ Bhagavan Sri Krishna jest z pewnością źródłem wszystkich awatarów, jest źródłem całej mocy i wszystkiego innego, jest uosobieniem całego nektariańskiego, boskiego przejawienia. Ale niemniej jednak Sri Krishna jest uzależniony, czy jest niższy niż czysta, ekstatyczna miłość Śrimati Radhiki, ponieważ ona jest jego największym, najważniejszym i najwyższym wielbicielem. Jest największym wielbicielem Kryszny. Uważając Śri Radhikę większą, jako większą od siebie, Syama zawsze pragnie szerzyć jej chwały. I dlatego Kryszna także zwraca uwagę na to, że jest większe znaczenie Radhakundy niż Syamakundy, czyli jeziorka Radhy. Radhakunda jest ważniejsza niż Syamakunda, ponieważ Kryszna uznaje Radhę za ważniejszą niż on sam. I ta historia wydarzyła się w nocy w Krishnastami, to znane jest również jako Bahulastami, podczas najbardziej niezwykłego i pełnego błogosławieństw miesiąca Kartika, który trwa październik, w miesiącach październik, listopad. I każdego roku tego dnia setki i tysiące Hindusów i gości z zagranicy celebrują tą niezwykłą historię poprzez taką ceremonialną kąpiel w Radhakundzie właśnie o północy. Jest powiedziane, że poprzez wykąpanie się tylko raz w Radhakundzie ten, kto to zrobi chociaż raz, osiągnie boską miłość dla Rady Kryszny. I większość pism świętych, siast i aczariów dają podobne, bardzo zbliżone opisy pojawienia się Radhakundy. Niemniej jednak wielki Gaudiya Vaishnava Rasika, czy Acharya, Śrila Vishwanatha Chakravartipad, daje takie niezwykłe, unikalne, niezwykłe, unikalne wyjaśnienie, że z powodu tego intensywnego pragnienia boskiej miłości, kiedy Śrila Radhika widziała swojego ukochanego Syamę, jej transcendentalne ciało rozpuściło się i zamieniło się w płyn, który stał się świętymi wodami Radhakundy. I w podobny sposób, kiedy Śri Krishna widział Radharani, on zamienił się w boski płyn i połączył się z tym płynnym nektarem, zmienił się w tą płynną formę, która znana jest jako Syamakunda. Zatem Radha Krishna na zawsze spotkali się i trwa to spotkanie zawsze, na zawsze, ale oni obawiają się tego momentu, kiedy mogą się rozstać. I poprzez zamienienie się w te płytne formy Radhakundy i Syamakundy, Radha i Kryszna na zawsze pozostają w takiej miłosnej, wiecznej miłosnej unii, wiecznym miłosnym połączeniu, pełnym nektaru i ambrozji. Kiedy te wody dwóch kund spotykają się, następuje takie sangam, wtedy boska para jest wiecznie połączona w takim miłosnym objęciu i nazywa się to Vrajariti Chintamani. Czasami zdarza się, zresztą kilka lat temu, że te wody występują z Radhakundy i z Syamakundy i łączą się i powstaje wtedy jedno takie wielkie jeziorko, które nazywa się Gauranga Kundą, czy Gaura Kundą. I kilka lat temu było takie zdarzenie. To zdarza się co jakiś czas, ale rzadko. To kilka lat. Ja widziałem to raz.
I wtedy mówi się, że to właśnie pan Gauranga pojawił się w tym miejscu. Ale to już jest taka mała dygresja. I w ten sposób kończy się ta historia o pojawieniu się Radhakundy. Następnym razem będzie historia o kobrze i o Radhice. Jai Jai Shri Radhe.